Nowy plan zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy Bożencin i miejsce spotkań dla trochę starszych to doskonała alternatywa na spędzenie wolnego czasu. Zgodnie ze strategią przyjętą przez samorządowców, wielofunkcyjne place zabaw mają powstać w każdej miejscowości gminy Bożencin do końca bieżącego roku. Ta inwestycja w Bożencinie Dolnym to takie wielofunkcyjne centrum miejscowości, bo oprócz placu zabaw, który się tutaj znajduje, są miejsca parkingowe, są tablice informacyjne, jest mała infrastruktura w postaci ławek, w postaci latarni, także no, mieszkańcy mogą się tutaj spotykać, rodzice mogą przychodzić z dziećmi, które w jakiś sposób zagospodarują swój czas poprzez dobrą zabawę. No i przede wszystkim jest to miejsce, gdzie mogą się zatrzymać przejezdni podróżujący drogą wojewódzką 964 z kierunku Tarnowa do Krakowa czy odwrotnie i zapoznać się z informacją chociażby o gminie Bożencin, z ofertą gminy Bożencin w zakresie turystyki, agroturystyki i atrakcji, które w gminie Bożencin mamy do pokazania w myśl hasła na witaczu Bożencin wita i zaprasza. Wartość inwestycji to 371 tysięcy złotych. W przypadku tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich w wysokości 70% nakładów. Oficjalne oddanie obiektu odbędzie się już 6 października. Anna Ptak, Tarnowska TV.